dzisiejszym odcinku wraz z moim bratem próbujemy przeciwstawić się wirusowi. Ale niestety mój brat powoli zaczyna zmieniać się w dziewczynę. Ten odcinek był naprawdę zbyt mocny. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądał mój brat pod koniec, to oglądaj odcinek do końca, zostaw suba z dzwonkiem, łapkę w górę i napisz komentarz mojego oglądania, to przypnę się serduszko i odpiszę. A jak nie oglądałeś poprzedniego odcinka tutaj? Mój Boże, trzeba ochłonąć te wiadomości. O, tego Minecraft News, ja cię stary. O, o dobra, zaczynają się. O co będą o nas mówili? Ja nie mogę. O jest. Witamy was kochana na najnowszych Minecraft Newsach. Przed wami wasze ukochane reporterki Jessica i Murcik. Okazało się, że nie ma jednego, ale dwóch chłopaków na naszym świecie. Dziewczyn najlepszym na świecie. Aktualnie są na wolności. Teraz na ekranie są ich zdjęcia. Murcik, powiedz proszę trochę więcej. Jestem tak zdenerwowana i nie mogę w to uwierzyć, bo na naszym świecie biegają jakieś dwójka zaśmierdziałych chłopaków i nikt nie wie o tym, skąd się wzięli, jak się tutaj dostali. Nasza uliczna reporterka Weronika Sowa przedstawi obecną sytuację. Naprawdę, ja nie mogę, jest tak? Ja nie dajcie sowki. Pamiętajcie pić blaka, gdyż zadba o waszą kondycję i zdrowie. Właśnie stoi na ulicy Wojenowej i mamy dziewczyna, która bardzo się poruszyła. Ten to się wyrażyło w ostatnich miesiącach. Dajcie, Shelly, czy chciałabyś do nas przyjść? Witam! O tak, o mój Boże! To było takie okropne, widziałam, jak ci chłopcy biegali na tej ulicy i od nich tak waliły, śmierdzieli i wszystko co najgorsze, nie wiem, nigdy nie wyszedł tego z mojej głowy. Oj, ona zachorowała, okej. Wszystko już to było przerażające, mam nadzieję, że poczuję się lepiej. Pamiętaj kochana, jeżeli zobaczysz tych dwóch chłopców na ulicy, to natychmiast zawiadam o tym naszą dziewczynską policję, która... O mój Boże, widziałeś to? Domek, moja farma, moje życie. Co ty stary, no, nie, to nie są czasy, to nie są te czasy, teraz stary, widziałeś co się stało? Ale, no to, ale buja, ale co mówisz, co? Kto moje zdjęcie? A, panki, rozumiem. Nie, oni mają, rozumiesz, to w telewizji mam nasze zdjęcie, szukają nas. Nie, szybko, trzeba bunkier zbudować, stary, nowy skrącz. Trzeba założyć cywilizację, no bo my, wyprowadźmy się. Stary, zrelaksuj się, spokojnie, jesteśmy schowani, wszystko jest zamurowane, nikt tutaj nas nie zdadzi, nikt tutaj nigdy nie będzie wchodził, mamy wszystko, co jest potrzebne. Mamy Brawl Stars, mamy Fortnite, mamy jedzenie, mamy pieska do zabawy. Wszystko mamy, stary, nie ma co się przejmować. Bracie, ale potrzebny jest plan na każdą ewentualność, ponieważ zarówno mogą wziąć tu szpiega. Ale jak plan? Przecież jesteśmy jedynymi na świecie chłopakami. Bracie, generalnie, chyba coś źle zjadam, już trochę źle czuję. Kurde, mój brat jakoś się dziwnie czuje od wtedy, kiedy opuściliśmy ten dom, kiedy go uratowałem. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, o co dokładnie chodzi, to obejrzyjcie poprzedni film. Jeżeli go nie widzieliście, to go obejście, bo nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Chyba mi coś dalej, bo nie jestem pewien. O, posłałem sobie łzy, stary. O, nasze. Wszystko jest okej? Nie, bracie, co się dzieje? Nara, bro. Co się dzieje? Halo, bracie, wszystko jest okej? Halo? A, już mi lepiej, wiesz? Co się stało? Co się stało? Dlaczego to się stało z wszystkimi chłopakami? Dlaczego każdy jest tego... Ej, a co jeżeli wszyscy chłopacy tak naprawdę zamienili się w dziewczyny? O nie, stary, ty... Nie, będzie dobrze, stary, naprawdę, naprawdę dzisiaj nie przemienisz się w dziewczynę. Ale nie masz żadnych syndromów, przynajmniej charakteru, więc jest dobrze. Dobra, stary, ale trzeba zobaczyć, co się dokładnie dzieje na zewnątrz, w sumie, bo dawno nie patrzyliśmy. Poczekaj. Tylko, żeby nikt nie widział, poczekaj. O, policja, o nie. Nie widział. Ja nie mogę, ale musimy jakoś wymyślić jakiś plan. Moje Boże, to jest pukanie, czy to nie jest policja? Czekaj. Dobra, ty wyglądasz bardziej jak tego dziewczyna, to ty bądź tutaj gada z nią, a ja się schowam, Ja mam Żaneta, zaleźliłeś tych brzydkich chłopów? Nie. Kurczę, nie chcę, żeby moja ręka wystawała, czekaj. Spokojnie, nie będzie wystawała, wszystko jest okej. Dobrze, ale poproszę numer twojej dziewczyny. No spoko, tylko wiesz co, mam w torebce aktualnie, w tym pokoju, chodź za mną, Żanetka. O mój Boże, oni tu idą, o mój Boże. Boże, mamy policję w domu, jesteśmy poszukiwani. Weź poszukaj, nie wiem, tutaj gdzieś. Czekaj. Muszę to zrobić, muszę jej walnąć lepiej, czekaj, od tyłu. O mój Boże, dobra, już nas nikt nie aresztuje. Zrobisz strzelaństwo, przecież co jest to mnie tak? No ale, no stary, ale przecież ona by nas aresztowała, rozumiesz to? Przecież mogliśmy mieć jakieś problemy, nas zamknęli, rozumiesz to? Boże, nie wiem, od tej klamocy mi głowa rozbrała. Nie, znowu to samo. Nie, proszę. To dobrze, bracie, wszystko dobrze na pewno? No tak, już mi lepiej, wiesz. Nie, czemu ty masz, co z tobą jest nie tak? Czemu ty tak się, jesteś ubrany? Ono wygląda, nie wiem, co ci chodzi, fajnie wygląda. O mój Boże, mój brat dostaje jeszcze cechy dziewczyny,
co jeżeli jego cała osobowość się zmieni i już nie będzie moim bratem? Nie, dobra. Musimy wyjść na zewnątrz i się gdzieś schować, bo oni już wiedzą o nas. Dobra, chodź. Strzelaj na zakupy, chodź. Na zakupy? Przecież mój brat by tak nigdy nie powiedział, jakie zakupy. Dobra, ale musimy iść powoli, żeby nas nie zauważyli. Spokojnie bokiem. Mój Boże, dobra, idziemy. O nie, ja słyszę helikopter. Ja myślę, tak chowałem, przecież się pobrudzę całą, ogarnij się. Ty gadasz? 900, to czerwony 900. Jeden z oficerów został zabity. Oni o mnie mówią. Dobra, słuchaj, chodź za mną, chodź. O co moja siostra, czy tam brat, to tam idzie? Czy syreny słychać? Dobra, ale czekaj, a jak to kliknę, to... Dobra, dobry pomysł, kochana. Cześć, bo to nie miało być takie szare, okrutne, tylko to ma być różowe i z barwy, co jest? Co ty gadasz, siostro, ja nie mogę. Wszystko się od tego zaczęło 5 lat temu, pamiętacie? 5 lat tutaj siedziałem, to jest takie chore po prostu, ale poczekaj. To dziewczyna, którą poznałem kiedyś, czekaj. To dziewczyna, kiedy wszedłem po 5 latach i ona mi pomogła wtedy, o mój Boże. Ona też nie lubi tych typiar, jest dla nas przyjazna. Ej, pamiętasz mnie? Nie ma, ja ci pomogłam. Ty też skąd ją znasz? No ja widziałem ją kiedyś przed bunkrem i mi pomogła. A kim w ogóle jest ten babo chłop? To jest taki jakby mój brat i on jest chłopakiem, tylko on jakby zmienia się w dziewczynę, bo coś mu zrobili, ale brat nie chce powiedzieć dokładnie co i... O mój Boże, mój brat zamienia się w dziewczynę, jakie to jest chore. O mój Boże, to już zaszło za daleko. Nie, to nie może tak być. Nie, to nie zaszło za daleko na 100%, na 100%. To jakoś musi się jakoś od... Nie wiem. No to jest już przegrana walka, oficjalnie się zamieniam w dziewczynę. To niemożliwe. Ty nagrałeś TikToka? Co? Przerwałeś mi, kubku! Ja nie jestem dziewczyną, ale ja bym chciała Barbie. Brachu, co z tobą się stało? Brachu, Boże, jakie to jest złe. Źle czuję, ale... Nie, znowu się to dzieje! Znowu się zamienia w dziewczynę! Oj Boże, nie, bracie. Co to było? Czekaj. Bracie! Co to jest w ogóle? Co dzieje jest? Się wynagiwać, że to co? Bracie, ty mnie pamiętasz, że jestem twoim bratem, co, ale... Po pierwsze co, to nie wiem o co ci chodzi, a po drugie... Nie, nie jesteś moim bratem i ty byłeś chłopakiem, tylko zamieniłeś się w dziewczynę. Jakim bratem? Jesteś babem, ale chłopem, jesteś chłopem, to się zamienił w babę, dzwę! Dobra, nie, ty jesteś chłopem, dzwonię na policję, halo, dziewczynka, policja, mamy tu jednego, mamy tu... Nie, proszę, bracie, braku, nie dzwoń, to ja Goti. Nie, dobra. Ja nie mogę uwierzyć, ja właśnie straciłem brata. Straciłem każdego chłopaka na ziemi, wszystkich przyjaciół, czyli jestem jedynym chłopakiem na ziemi, kogo nie mam. A nie, tak nie może być, ja nie jestem żadną dziewczyną, muszę się normalnie już przebrać, czekajcie, Nie, dobra, jestem normalnym chłopakiem, nie będę jakąś dziewczyną, to jest po prostu chore. Dziwnie się czuję. Czemu one się na mnie tak patrzą? Chwila, to był jednak przypadek, to po prostu dziewczyna ma krótsze włosy, wiecie? Czemu one się czołgają, o co chodzi? Ciebie zobaczcie. Cześć, co się stało? Co tak śmierdzi? Bracie, nie patrz na mnie, jak ja wyglądam? Bracie, pamiętasz mnie, to ja, pamiętasz mnie? Jak ja jestem ubrany, nie patrz na mnie, co ty, obróć się! Mój Boże, mój brat już jest normalny! Ej, o co chodzi? Co jest ta dziewczyna, ona też była, ona się zmieniła w chłopca? O co chodzi, ale oni są znowu chłopcami, co się dzieje? Emu, co się dzieje? Czemu jestem chłopcem teraz? Ja mam takie ubrany, co jest nie tak, daj mi moje! No bo stary, ty nie pamiętasz, bo ty byłeś stary dziewczyną, ty dziewczyną byłeś i ten... Przebierz się. Chodź, znaleźliśmy sposób na leczenie tego. Okej, ale czekaj, czemu ty jesteś chłopakiem? Nowy bóg. Stary, ty może tak naprawdę w duszy jesteś chłopakiem, ale... Czekaj, czyli to działa tak, jak jestem w pobliżu dziewczyn i jestem przebrany jako chłopak, to odmieniam ich. To jest chyba jedyny racjonalny powód, ale czekaj, jak wy wszyscy jesteście chłopcami, to znaczy, że możemy się rozejść i potrójnie to robić. Ale musimy to jakoś bardziej rozpowszechnić. Ja bo to do Minecraftowych newsów i każdy będzie to widzieć. Kurde, to jest dobry pomysł, więc dobra, idziemy do studia wiadomości Minecraftowych. O mój Boże, są syreny, trzeba uważać, szukają nas wszędzie, ale czekaj, musimy się dostać na czysto, to w tamto miejsce, bo już tam jest studio filmowe. Dobra, spokojnie idziemy, żeby nas nie zauważyli. Stary, zobacz, tylko mam super spływę, Nie, co ty robisz? Patrz, to jak strapa, jak się szyby wybijam, Nie, no to jest
policja, tam jest policja, szybko do grzaków, wciekaj szybko. Proszę, dobra, oby nas nie zauważyli. Nie, jedzie, jedzie. Zdawało mi się, że coś widziałam, no przyszłam. A, zdawało mi się. Jest, odjechała. Mogę odstrzelić helikopter. Nie, tam jest samolot, tam jest helikopter. O nie, dobra, spokojnie, spokojnie. Szybko idziemy, szybko, szybko. Bo nie ma, nikogo nie ma. Idź, szybko, szybko, za kamerę. Za kamerę, star, za kamerę. Nie, nie, chodź, za kamerę, za kamerę. Dobra, nagrywamy. Jeden, star. Tam, nazywam się Gotti i jestem wraz tu z moim bratem. Mamy bardzo ważną rzecz do powiedzenia. Jestem chłopcem, tak, jestem chłopcem w 100%. Też kiedy zachorowałeś na wirusa Brawl Starsu, chłopaku, wirus. Ale jeżeli mnie zobaczysz i byłeś dotknięty tym, to możesz trochę dziwnie się poczuć. Ale jeszcze raz powtórzę, zostaniesz znowu chłopcem. Jak to działa? Jestem chłopcem, mój plan nie wypalił. Jestem chłopcem. Dobra, musimy uciekać. Jest! Jesteś chłopakiem? Boże, skończyliśmy to wszystko, ale czekaj. Jedyny sposób na sprawdzenie, czy to się udało, to wyjście na ulicę i sprawdzenie, czy są normalni już chłopcy, chodźcie. Co to robi Wersow? Co? Gadaj, co tu robi? Ja jestem tutaj sobie! Patrzyłam, jak nagrywać! Jesteś głupio. Mój Boże, trzeba to sprawdzić. Tam są, widzę dziewczynę. Przecież tam jest chłopak, tam jest Dziplej. Kolejny chłopak. O, pan bezdomny, kolejny. Wszystko wróciło w końcu do normy. Wszystko jest normalne, ale czekaj, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. No dobra, muszę sprawdzić to, czekajcie. Wiadomości, o, zaczynają się. Witam wszystkich z tej strony, wasz ulubiony Grzesiek i wasz ulubiona Jessica ze świetnymi wiadomościami w Minecraft News. Minecraft został uratowany! Jessica, powiem trochę więcej o tym! Oj, dziękuję, Grzesiu! Cieszymy się, że w końcu wszystko wróciło do normalności w Minecraft. Dzisiaj wszyscy chłopcy wrócili z przemiany w dziewczyny, ale dokładnie opowie o tym nasza reporterka Meryl. Och, dziękuję, Jessica, moje słówki. Jestem tutaj z El Primo z Brawl Stars, który mówił, że to były bajki. El Primo, zapraszam, porozmawiajmy bardziej o tym temacie. O, właśnie jedzie El Primo, proszę państwa. Hello! Tak, wiedziałem o tym przez cały czas, że to wszystko to były bajki i bzdury. El Primo zawsze ma rację i cieszę się, że znowu jest chłopcem i mogę rozwalać Ultra 6. Ale co ty dalej myślisz, że to był spisek, jak przecież w pewnym momencie byłeś dziewczyną, jak Shelly? Okej, to były bzdury i bajki, ok? Mam nadzieję, bo inaczej jest, no. A, no niech będzie, a więc zapraszamy, wracamy do studia. Dziękuję, Vera, to jest naprawdę szalone. Dobrze, dziękujemy i do zobaczenia w następnym Minecraft News. O mój Boże, wszystko jest dobrze. Uuuuh!